A ja stoję na takiej polanie. Nie no, ogórków nie będziemy testować. To naprawdę jest dobre. Pokal wzięty, a co będziemy dzisiaj pić? Spójrzcie na szybę, widzicie? Kurde, się pozapinałem, a czajnik grzeje i się zrobiło gorąco. Carpe diem, kurde, balans, jak to się mówi. Skaczą, wziąłbym go tam za sutki, bo to suka była. Lubię tak wyjechać sobie na naturę. Słuchajcie, nie wiem, gdzie jestem. Znaczy, wiem, gdzie jestem. Na totalnym zadupiu. A dookoła mnie las. Tam jest tylko pałacyk taki. Dalej. A ja stoję na takiej polanie. W ogóle przejdę się i zobaczę, czy gdzieś tutaj można lepiej by było stanąć, bo tak stanąłem na środku pola, ale w sumie jest spoko. A jestem blisko zalewu szczecińskiego. No dobra, tak zostaję. Idę do busa i wam więcej poopowiadam. No dobra, jestem już w środeczku. Słuchajcie, najpierw co zaczniemy, to znalezieniem... Nieważne. Muszę wziąć patelnię, znaleźć. Bo powiem, co chcę zrobić. Chcę wygotował ryż, ale jak zwykle byłem garnek i zostawiłem go w domu. I niestety... Będziemy robić jedzenie. Już wam pokazuję, co dzisiaj będziemy testować, tylko znajdę. O! Nie no, ogórków nie będziemy testować. Ogórki to dodatek do... I tutaj zaskoczę chyba jednego z moich widzów, bo kurde, nie pamiętam w tej chwili, nie mogę sobie przypomnieć nika, ale poleciłeś mi to w ostatnim moim filmie, gdzie testowałem rację żywnościową. Kolega napisał: Marcin, kup sobie w Lidlu Makłowicz Butter Chicken. No i mam, kupiłem. Kupiłem Butter Chickena. Jest to potrawa, jest to absolutny klasyk hinduskich smaków. Podawaj na ciepło z ryżem basmati. No mam zwykły ryż, nie mam basmatiego, ale nieważne. Jest to kurczak w pikantnym sosie pomidorowo-maślanym. Takie cudo. O! Czekaj, widać to, widać. Widać. Takie cudo. 12,99 za ten słoiczek. Do tego, kurde, w dupę jeża. Muszę, słuchajcie, muszę iść po ryż. Do tego, słuchajcie, ryżyk niestety mam tylko taki. Dorwałem. No i tu jest problem. Tu się pojawia problem, bo nie mam gdzie go ugotować. Znaczy mam gdzie. Wezmę go po prostu, ugotuję w misce. Postawię jakoś tak na gazie, na małym ogniu. I niech to pyrczy. A potem zrobimy sobie test piwa. Mam dzisiaj jedno piwo do testów. Dobra, słuchajcie, ja tutaj ogarnę wszystko i widzimy się za chwilę, bo jeszcze tutaj muszę pozmywać co nieco. Wstawiam ryżyk i działamy. Zobaczmy, czy to się da ustawić w ogóle. Nie, no jest ok. Nawet stoi stabilnie, patrzcie. Widzicie? Ryżyk musi się gotować 15 minut. Słuchajcie, weźmy to, zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Pachnie bardzo ładnie, tak to wygląda. Jest na razie zmarznięte, zmarzlina. Podgrzejemy to na patelni, a później wywalimy to wszystko ładnie na ten, na ryżyk. Do tego ogórecki. Czekamy z tym ryżem i zobaczymy. Nie będę was zanudzał. 15 minut minęło. Niech jeszcze tutaj nam dojdzie. O Jezus, trochę. A teraz podgrzejemy to. Ja dzisiaj pojeździłem sobie trochę rowerem. Dość sporo sobie pojeździłem. Później byłem w sklepie. Tam jak skończyłem przy wieży Quistorpa, no to właśnie pojechałem na miejscóweczkę taką jedną. Przy drodze mówię, tam będę spał, ale nie. Przy głównej drodze non-stop samochody, za głośno. Masakrycznie za głośno. Pojechałem potem do sklepu. Ciemno się zrobiło. No więc nie nagrywam. Wsiadłem w samochód, pojechałem do Netto, bo blisko miałem, zrobiłem małe zakupki. No, czekamy, co tutaj, jak to będzie wyglądać, bo na razie wygląda jak kupa na patelni. Jak to wygląda, a jak smakuje, to są dwie różne rzeczy. Dobra. Mamy ryżyk. Marcin, zjesz tyle ryżu? Oczywiście, że zjem. Cały dzień prawie dzisiaj nic nie jadłem. Zjadłem tylko dwie bułeczki rano i to wszystko. Lubię te ogóreczki firmy Freshcona. O, te są różne w Lidlu. Akurat dzisiaj sobie wziąłem miodowe. Trzeba merdać, żeby się nie przypaliło. Myślę, że wystarczy. Czyjmy dzieło zniszczenia, lejemy. Patrzcie, moi drodzy. Kurczaczek
masłowy butter chicken z Lidla. Tak się prezentuje na ryżyku. A jak smakuje? Sprawdzamy. Wygląda jak kupa wylana. No ale nieważne. Dobre. To naprawdę jest dobre. Aczkolwiek powiem szczerze, że tego kurczaka tu jest bardzo mała ilość. No ale ten sam sos jest dobry. To jest dobre. Można polecić. Słuchajcie, 12,99. Do tego paczka ryży ja kupiłem, znaczy żona mi kupiła, trzy coś tam, czyli jeden woreczek, no powiedzmy złotówkę. Czyli plus jakieś ogóreczki, czyli za jakieś 15-16 zł macie takie danie, które całkiem przyjemnie się je. Tylko mówię, tego kurczaka to naprawdę jest mało. Ale dobre. Życzę Wam smacznego, kochani, jak teraz jecie. Czuć fajne masełko. Jak teraz jecie i żyćcie wimi i jemy. Nie gadamy, tylko jemy, Marcin. A ja powiem Wam, że zjadłem. Pali jak cholera. Znaczy nie, no może nie, pikantne, mocno pikantne jest, takie do wytrzymania. Ale pierwsze kęsy jak zrobiłem, to myślałem, że będzie takie, że nie ma pikantności, ale jest, naprawdę jest pikantne. Wrąbałem całe, najadłem się jak mops i mogę szczerze polecić, bo naprawdę tym daniem da się najeść. Naprawdę człowiek się tym naje. Jest dobre. Dobra, pali ryj, więc trzeba czymś popić, prawda? Pokal wzięty, a co będziemy dzisiaj pić? A oto piwo zakupione w Lidlu. O, takie cudo. Iska, piwo Iska. Isko w języku Lakota oznacza wyglądać interesujące. Możemy cieszyć się świeżym piwnym smoothie. No zobaczymy. Zobaczymy, bez zbędnego gadania otwieramy. Aha, jeszcze ile alkoholu. Alkoholu to ma 4%. Więc piwo słabe. To pijemy. Kolorek widzę, kurde, super. Patrzcie. Kufel szronem się trochę pokrył, bo tam na dole to jest trochę chłodnawo. Patrzcie, ten kolorek. Widzicie to? Zróbmy trochę piany. Ale to gęste jest, słuchajcie. I to kosztowało chyba 9,99 właśnie w Lidlu. No pianeczka prawie w ogóle się nie utworzyła. Pachnie bardzo przyzwoicie, tak cytrusowo. Próbujemy. Jakie to jest dobre. To jest dobre. Kwaskowate. Jak wiecie, Marcel lubi kwaskowate. W ogóle nie czuć, że to jest piwo, tylko jakiś sok. No, to dla wielbicieli piwa może być akurat minusem, ale to jest takie piwko jeszcze mocno, jakby było schłodzone, bo ono jest chłodne, ale nie mocno. To była totalna petarda w letni dzień nad basenem, nad morzem, gdzieś usiąść sobie wypić. Absolutna petarda. Bardzo ciekawy smak marakui. I ta kwaśność, kwaśność połączona ze słodkością, nie jest mocno kwaśne, ale jest kwaśne. Nie jedna osoba powiedziała, zepsute. Jak ktoś lubi kwaskowe piwa, to polecam. Oczywiście number one. Kupić i jeszcze raz kupić i pić. Całymi litrami to może nie, bo to namawianie do alkoholizmu. Do alkoholu się nie namawia generalnie. Ale nie, naprawdę piwo dobre, na smaka, kupcie sobie. Wasze zdrowie, kochani. Dzień dobry. Z rana jak śmietana. Mamy godzinę 8 za minutę. Zaraz wyjdziemy na zewnątrz, zobaczymy, gdzie ja w nocy żebym zajechał, kurde. Ale to zaraz, bo muszę się trochę obudzić. Noc się plutka, 21 stopni miałem cały czas, więc temperatura wręcz idealna. Spójrzcie, tak teraz patrzę, tylko kamerę przełączę. Spójrzcie na szybę, widzicie? Jaka jest w tym miejscu, gdzie leży router, to białe, co tam leży na podszybie, to jest router. Jak tam jest rozmrożone, znaczy rozmrożone, niezaparowana szyba. A znaczy tego, że router wydziela ciepło. To dobry omen. Dobrze wiedzieć, będę tam stawiał. Tak jak teraz właśnie. I nie będzie mi to parowało. Bardzo dobre. Dobre, podoba mnie się to. O, teraz temperatura, widzę, spadła do 20 stopni. Na dworze są 4 stopnie. Więc całkiem znośnie.
Dobra, chodźmy teraz. Idziemy na dwór zobaczyć. Gdzieś to Marcin stanął w nocy. O, w dupę. Gdzie to ja stoję? Tam jest ten pałacyk, co wam mówiłem. Tutaj jakiś budynek. Znaczy budynek, to jest ta trafo chyba jakieś. O, tam miejsce na ognicho. A ja sobie stałem tak. No całkiem znośne miejsce. Przyjeżdżając w nocy. W nocy, po ciemku. Tam zdawałem się, że jest jeszcze jedna droga. Tam mi się zdaje, że była jeszcze jedna droga. Tak, tam jest o. Tu. Tu prowadzi jeszcze jedna droga, oprócz tej tutaj. No, i tak se stałem. Perła brudna jak cholera. Teraz tam widać w oddali ten pałacyk. To się tak nazywa, pałacyk jakiś tam. Ale w lato, jak tutaj wszystko zarosło by tak liściowiem, to by było kurde fajnie. Będę musiał w miarę szybko się stąd ewakuować gdzieś, gdzie jest zasięg GSM, że tak powiem, bo internet mam, przez router mi ściąga, ale nie ma tutaj zasięgu i kurczę, muszę wysłać SMS-a koniecznie komuś niebawem, a przez tego się nie da neta, więc będę musiał. Bardzo ważna sprawa, no nic, spróbujemy. Dobra, spinka nam do środka, kawę trzeba zrobić. Zalijmy więcej wody, bo jakąś zupkę sobie zjem. Brałem dzisiaj zbyt dużo żarcia, właściwie mam tylko mielonkę. Gulasz angielski z Biedronki i to wszystko. Za dużo wlałeś, Marcin. Czyli znowu miałem skoczyć na rower, ale kurde, o 11 ma zacząć padać, więc chyba nic z tego. Tutaj mam swoje skarby do żarcia. I zaraz zobaczymy, co ma... O! Właśnie, to sobie zjem. To sobie zjem. Kupiłem takie cudo. To też kupiłem w Lidlu ramen. Więc piszę tak: kuksu, ramen, kimchi, pikantna zupa instant z makaronem. O, coś takiego. Widzicie? Kurde, patrzcie, jak się otwiera, od razu jest ten. Z przyprawami makaron. Nie trzeba mi pieprzyć się z tymi torebkami. Tam kurczę, wiecie. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Kurde, się pozapinałem, a czajnik grzeje i się robiło gorąco. O, koszulka brudna, tak ma być, ale już się czuję coraz lepiej, powiem wam, już rano wstaję, jestem taki nabuzowany, bo kurczę, mówię, 4 tygodnie prawie, teraz się kończy 4 tydzień, jak już tak wychodzę z tego wszystkiego. Oła, coś mi tu spędzi, o, woda się smaży i zalewamy do kre... A, czemu to się tak grzeje ta rączka, muszę jakiś inny czajnik kupić, bo mnie denerwuje te grzanie. Dobra, zalewamy do kreski. Mam tu Milky Way'a. Jeszcze nie otwarte. Nie wiem, wiecie co? Czy to wyszło, jakieś przepisy się zmieniły dotyczące korków? Wszyscy producenci jak jeden mąż, kurczę, robią z tymi gównami tutaj, o, że ten korek nie odpada, kurczę, i tak go każdy zrywa, nie? Czy to picie, czy to kole, kurde, weźmie człowiek. Pierwszy raz jak wziąłem, mówię, co jest tym kurde korkiem, debil, urwałem, nie? W ogóle urywam cały czas, mnie to denerwuje. Czy to jakieś głupie przepisy znowu? Czy coś? No nie wiem. Wracając do moich finansów, powiem wam, że no dziwne sytuacje się dzieją, takie kurcze. Powiem wam, bo ja no, też sprzedaję na Allegro. Obecnie mam około 5000 aukcji, słuchajcie, mam na Allegro i od 2 dni nie sprzedałem nic. Nic. Nic się nie sprzedało od 2 dni. Co jest dla mnie bardzo dziwne. Ja nie wiem, jak to będzie dalej. Trzeba się chyba przebranżowić. No i się powoli próbuję przebranżowić. Bo to nie ma sensu. To jest po prostu niemożliwością. Allegro coś tak miesza tam, że to jest po prostu niemożliwością statystycznie, żeby się z 5000 aukcji nic nie sprzedało jednego dnia. Więc to jest po prostu niemożliwością. Z finansami jest to tak źle, że nawet już wam mówiłem, że zacząłem rozglądać się za jakąś pracą. No ale w moim wieku to ciężko. No ale może coś się uda. Może coś się uda. Carpe diem, kurde, balans, jak to się mówi. Trzeba żyć dniem. Nie no, człowiek ma jakieś tam swoje zobowiązania, więc trzeba po prostu myśleć trzeźwo. No ale nie jest dobrze u mnie, nie jest dobrze. Bo myślicie, że youtuber to pewnie kasę zarabia.
bo już się spotkałem z takimi tezami, to proszę bardzo, ja nic nie ukrywam, ja wam pokażę, ile ja zarabiam na YouTubie, na tym kanale. Spójrzcie, tutaj jest kanał Marcel w drodze i to są moje miesięczne zarobki. A tutaj wam teraz pokażę mój drugi kanał Marcel Bike. Zobaczcie, tu są moje też miesięczne zarobki. No i teraz sumujcie to sobie, tam zarobki tu, to jest całość, co dostaję z YouTube'a. Dużo, nie? Dlatego chcę zmienić niektórych twierdzenie, chociaż nikt mi tego bezpośrednio nie powiedział, ale pewnie tak myślicie, że niektórzy prowadzą kanały dla kasy. Jak ja bym miał prowadzić kanały dla kasy, to ja bym dawno zbankrutował i komornicy by mnie zżarli. Nie. Kiedyś, jak zakładałem swój pierwszy kanał Marcel Bike, miałem takie najaranie, że o, założę sobie kanał, zacznę zarabiać grubą kasę, nie? Tak, czyli tak myślał na początku, nie? Marcel Bike, mi pierwszy kanał o rowerach elektrycznych, który jest moją pasją, tak samo jak Van Life. Na początku to ja zarabiałem, chyba tam było w dolarach podawane, to było 7 dolarów miesięcznie, nie? Tam ludzie ze mnie się śmiali, coś tego, mówi, kurczę, znaczy śmiali, podśmiewali się z tych zarobków, nie? No, ale mówię, z czasem może będzie więcej. Ale później tak mnie to wciągnęło, słuchajcie, samo nagrywanie, co też jest moją pasją. Może, wiecie, no może nie montuję filmów profesjonalnie, bo nie umiem tego robić profesjonalnie, ale samo nagrywanie, samo to, że mówię teraz do kamery, później sam montaż, to wszystko sprawia mi przyjemność, więc po prostu to robię. Te pieniądze z YouTube'a spłynęły na dalszy plan. W tej chwili dla mnie pod względem finansowym jest to nieopłacalne, co robię, nie? Ale robię to z pasji. Po prostu robię to z pasji i lubię to robić. No i tak właśnie chciałem się wam uzewnętrznić. Tak, żebyście nie myśleli, że gadam tutaj o moich finansach, że jest źle, a tutaj sobie z YouTube'a zarabiam niezłą kasę. Nie jest tak wcale, bo nie jest tak prosto, nie? No wtedy ja mam kanały takie niszowe, mało ludzi jest zainteresowanym właśnie tym van life'em czy rowerami elektrycznymi. Może jakbym robił jakieś filmy o głupotach jakieś tam, jak patrzę, kurczę, wczoraj wszedłem, czy głupotach. Niektóre są fajne, sam też oglądam, ale mam dla przykładu, mam taki film, wczoraj oglądałem. Labrador z małymi kurczaczkami, mały szczeniaczek labradora właśnie z małymi kurczaczkami, tymi żółtymi, tak sobie on tam leży, one go tam dziobią, chodzą i jakąś karmę tam ktoś sypnął dla tych kurczaczków i ten labrador też tam lizał, a te kurczaki chodzą tam pomiędzy nim, skaczą, dziobią go tam za sutki, bo to suka była 2,3 miliona wyświetleń, słuchajcie, film. Teraz wracając do subskrybentów właśnie, na kanale Marcel Bike mam 14 chyba tysięcy subskrybentów, na kanale Marcel w drodze mam 2600 jakoś tak. I słuchajcie, nierzadko jest tak, że na kanale Marcel w drodze wyświetlenia moje osiągają 2000 wyświetleń. Dużo, nie? To jest 2000, dla mnie to nadal jest 2000 widzów, którzy obejrzeli chociaż częściowo mój materiał. Nieważne, ale słuchajcie, o co chodzi. Na kanale Marcel w drodze właśnie 2000 wyświetleń jakiś film, a na kanale Marcel Bike, gdzie subskrybentów jest 14 tysięcy, puszczę jakiś film, jest 1500, 1800. Także subskrybenci nie świadczą o tym, o wyświetleniach. Ja kręcę filmy z pasji, bo lubię kręcić, lubię nagrywać, lubię wyjeżdżać busem, tak jak teraz siedzę sobie w busie, lubię jeździć rowerami elektrycznymi i to właśnie filmuję, to sprawia mi przyjemność, ale największą zaletą kanału mojego właśnie są ludzie. Nie pieniądze, tylko ludzie są najważniejsi i przyjaźnie, jakie się zawiera od pierwszego spotkania z widzami stwierdziłem, że to jest to, że wartość właśnie leży w ludziach, w tych, których się poznaje, przyjaźniach, które się tworzą. To jest najważniejsze, a nie jakieś pieniądze. Pieniądze przeminą, człowiek zostanie. Tak samo jest w związkach. Człowiek. Przede wszystkim człowiek jest ważny. Jestem szczęśliwy z tego powodu. Choć finansowo cierpię wewnętrznie, bo pieniądze, choć szczęścia nie dają, tak ktoś powiedział, ale lepiej żyć pozwolą, jak to się mówi. Dlatego tak finansowo tutaj mnie to odroczy i spać nie mogę czasami, bo to wiecie, no, dzieci i trzeba jakoś dbać o to wszystko, więc kombinuję jak mogę. No nic, dobra, próbujmy tą zupkę, bo się uzewnętrzniłeś, Marcin. Próbujemy. Już napuchła ładnie. Zupełnie, patrzcie, a, tak wygląda, no jak zwykła chińska zupka, co będę pokazywał. Ale spróbujmy, czy dobra jest kimchi, to powinna być pikantna, prawda? Kurde, muszę powiedzieć, że dobra.
Dobra. Dobra, dobrze dosmaczona przede wszystkim jest, bo czasami jak się zalewa do tych kreseczek, to nie jest po prostu słona, jest po prostu rozwodniona, a to jest naprawdę smaczne i pikantne. Bardzo dobra. Bardzo dobry substytut tej ząbki kimchi koreańskiej, co kupiłem, taka pomarańczowa. I tańsze przede wszystkim. Dobra, jem. Życzcie mi smacznego, jak teraz jecie. Ja też Wam życzę. Smacznego. Pootwierałem skrzydła. Niech się trochę odparuje. Lubię tak wyjechać sobie w naturę. No bo co tutaj siedzieć w domu? Co patrzeć się w głupi telewizor? Także wyskoczyłem sobie. Wczoraj sobie trochę na rowerku pośmigałem, także miałem aktywny dzień. Fajny taki, kurczę, mroczny, mglisty dzień. Jazda po lesie, w ogóle zwiedzałem fajne sobie miejsca. Chłodny poranek dzisiaj. Ma padać za 2 godziny. Dobra, to może powiem Wam o planach, jakie mamy już w piątek. Dzisiaj mamy niedzielę. Już w piątek jedziemy znowu ekipowo, ale tak w mniejszym gronie, tak bardziej kameralnie. Jedziemy sobie do Drawna, w okolice Drawna, ale nie tym razem na Pstrąga, tylko lecimy sobie na Barnimie. Przyjedzie parę ludzi, Jaro przyjedzie, co mnie bardzo cieszy, bo już go dawno nie widziałem, ale zawsze w okresie zimowym się tak rzadko widzimy, bo no wiecie, no zimno się, nie chce nigdzie jeździć, wiadomo. Jeszcze Jaro tam pracuje i nie zawsze może, no ale teraz może. No i oczywiście jeszcze przyjedzie paru ekipowiczów, co mnie bardzo cieszy. Widzimy się w kolejnych moich wojażach, trzymajcie się i do zobaczyska.